Dzień dobry kochani, witajcie już w nowym roku. Dziś zajmiemy się kwestią kosmetyków, ale od troszeczkę innej strony. Bo przecież na moim kanale opowiadamy sobie o różnych fajnych preparatach pielęgnujących, mówimy o ich składach, a tak naprawdę powinniśmy się na chwilę zatrzymać przy ich działaniu, budowie, formule i też, co jest ważne, przy skórze. Dlatego też zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania dzisiejszego filmu. No właśnie, pierwsza ważna sprawa, od której powinniśmy zacząć, to jest skuteczny kosmetyk. Skuteczność kosmetyku, jego efektywność. Bo tak naprawdę rozmawiamy sobie o tym, które kosmetyki fajnie na naszą skórę działają, które nie, a nie skupiliśmy się jeszcze na tym, jak one w rzeczywistości działają, jak to się wszystko odbywa, jak wygląda cały ten proces. I skuteczny kosmetyk to jest taki kosmetyk, który powinien przynosić nam widoczne rezultaty. I myślę, że każdy z Was takich kosmetyków poszukuje. Kupujemy sobie kosmetyki, które będą działały przeciwzmarszczkowo, kosmetyki, które będą działały na przebarwienia, na trądzik itd., itd. Ale czy wiemy tak naprawdę, jak to wszystko wygląda od środka, że tak powiem, od środka? Jak wygląda działanie i mechanizm takiego kosmetyku i jak zachowuje się nasza skóra? Myślę, że większość z Was teraz zaczęła się zastanawiać, no rzeczywiście, powinniśmy tak naprawdę od tego zacząć. I uwaga, uwaga, budowa skóry, bo to jest dla nas w tej chwili najważniejsze, żeby zrozumieć cały mechanizm działania tej skuteczności, efektywności kosmetyku. I postaram się Wam to wytłumaczyć w taki najprostszy dla Was sposób. I teraz, nasza skóra, czyli nasz największy i najbardziej zewnętrzny organ, jest zbudowana z warstw. Oczywiście tutaj jest jeszcze więcej innych ważnych elementów, ale my skupimy się dzisiaj na tych warstwach. I ta najbardziej zewnętrzna warstwa, którą widzimy, to jest warstwa rogowa naszego naskórka, która, uwaga, uwaga, również składa się z warstw. Mniej więcej około 10, 20, 25 warstw. I teraz, to co jest dla nas istotne, to bariera ochronna naszej skóry, czyli ta warstwa rogowa. I ją możemy przyrównać do muru. I teraz wyobraźcie sobie, że mamy cegły, czyli komórki naszego naskórka, które połączone są ze sobą odpowiednim spoiwem, czyli cementem międzykomórkowym. I to jest dla nas istotne i bardzo ważne, bo to jest właśnie ta bariera ochronna, ten mur, dzięki któremu mamy gwarancję, jeśli jest on oczywiście szczelny, że do naszej skóry i do naszego organizmu nie przedostają się na przykład różnego rodzaju bakterie, toksyczne substancje, substancje dla nas szkodliwe, promieniowanie itd., itd. Ten mur jest dla nas bardzo, bardzo istotny. Ale w związku z tym, że właśnie nasza skóra posiada tego typu mur, czyli tę warstwę, tę barierę ochronną, zabezpiecza nas również przed powierzchniowym działaniem kosmetyków. Dobrze usłyszeliście. Czyli teraz, jak już wiemy, jak skonstruowana jest ta najbardziej zewnętrzna, ochronna warstwa naszej skóry, powinniśmy sobie zadać pytanie, ok, to jak teraz kosmetyk powinien skutecznie zadziałać, czyli przynieść efekty i co powinniśmy zrobić i osiągnąć, żeby ten kosmetyk, substancje aktywne dostały się do wnętrza naszej skóry. No i tutaj znowu zatrzymamy się na chwilę przy samej formule kosmetyku. Sposobów do pokonania tego muru jest kilka. Mamy bierną dyfuzję, czyli właśnie aplikację kosmetyku na naszą skórę. Niestety w większości nieskuteczną i działającą powierzchniowo. Mamy również inne sposoby jak, uwaga, uwaga, iniekcje, czyli nakłucia, mikronakłucia i wprowadzanie tym samym substancji aktywnych do wnętrza naszej skóry. Możemy zastosować mezoporację, czyli otwieranie porów skórnych i tym samym wprowadzanie przy użyciu odpowiednich tam systemów i tak dalej, urządzeń, sposobów, substancji aktywnych do naszej skóry. Ale te wszystkie działania, raczej bym powiedziała, że skupiają się w zabiegach. My dzisiaj rozmawiamy sobie o kosmetykach, czyli musimy zatrzymać się na chwilę przy tej biernej dyfuzji aplikacji kosmetyku na naszą skórę. I wspomniałam Wam, że w większości przypadków niestety ta aplikacja i to działanie jest tylko i wyłącznie powierzchowne. Dlaczego?
Dlatego, że cząsteczki substancji aktywnych są zbyt duże, by przedostały się do naszej skóry. I jeśli są one większe niż masa 3000 daltonów, to niestety nie ma takiej możliwości, żeby one dostały się do wnętrz naszej skóry, żeby pokonały ten mur i zadziałały efektywnie na młode komórki naszej skóry, na włókna kolagenowe, elastynowe itd., itd. Dlatego też producenci zaczęli szukać rozwiązań w takich nowoczesnych kosmetykach i skupiać się na tym, by kosmetyk aktywnie i efektywnie działał. I wyobraźcie sobie, że badania pokazują, iż z takich substancji aktywnych, które mogą podczas tej biernej dyfuzji przedostać się do naszej skóry, jest naprawdę niewiele. Wśród nich mamy m.in. retinol, który tylko i wyłącznie w 5% jest w stanie, maksymalnie w 5% jest w stanie przedostać się do naszej skóry. Mamy również witaminę C, peptydy i aminokwasy, które w maksymalnie 1% przedostaną się do naszej skóry. Ale takie substancje jak na przykład kwas hialuronowy czy kolagen nie mają szans. Ich masa cząsteczkowa jest zbyt duża. I teraz zastanawiacie się pewnie, co w takim razie, bo producenci kosmetyków opowiadają nam o tym, że mamy jakieś ujędrnienie, działanie przeciwzmarszczkowe i tak dalej, i tak dalej. Co w takim razie zawiera albo powinna zawierać formuła kosmetyku, żeby on rzeczywiście przyniósł nam jakiekolwiek działanie? Odpowiedź jest prosta. Jest to połączenie różnego rodzaju substancji, które zadziałają efektywnie. Po pierwsze, zastosowanie tak zwanych promotorów przenikania. Po drugie, zastosowanie lub też dołączenie do tych promotorów odpowiednich nośników przenikania, zastosowanie substancji okluzyjnych i to, co jest ważne, zastosowanie substancji aktywnych, czyli tych substancji czynnych, które będą działały efektywnie. To musi posiadać nowoczesny, aktywnie, skutecznie działający kosmetyk. No i teraz uwaga. Co w takim razie z kosmetykami naturalnymi? Bo tak dużo mówi się o tym, że przecież natura jest dla nas najlepsza i kosmetyki naturalne są dla nas najbardziej odpowiednie, zdrowe, skuteczne itd. Moi drodzy, pierwsze pytanie, które Wam dzisiaj zadam. Ile natury jest w kosmetykach naturalnych? Jeśli stosujemy olejek z na przykład słodkich migdałów, to stosujemy olejek ze słodkich migdałów. Ale żeby ten olejek otrzymać, musimy też wykonać odpowiedni proces pozyskania takiego oleju z pestek migdałów. No bo przecież uwaga, uwaga, nie nakładacie sobie pestek migdałów na Waszą skórę. To jest taka pierwsza sprawa, nad którą powinniście się zastanowić. Druga sprawa. Skoro wiemy o tym, że substancje czynne w większości mają zbyt duże cząsteczki, żeby przedostać się do naszej skóry, to jak jest w kosmetykach naturalnych, w których nie stosujemy promotorów przenikania, nośników, substancji okluzyjnych? Weźmy tutaj dalej ten olejek ze słodkich migdałów. Jak on na naszą skórę zadziała i czy on w ogóle zadziała? Odpowiedź jest prosta. Tak, on zadziała na skórę, ale on zadziała powierzchownie. No niestety, tak to wygląda. On będzie działał na powierzchni naszej skóry, czyli na tych najbardziej, powiedziałabym, zewnętrznych warstwach, warstwy rogowej naszego naskórka, a nie w środku naszej skóry. Czyli my osiągniemy efekt takim kosmetykiem, tym olejkiem, ale to nie będzie efekt ujędrnienia, zadziałania na włókna kolagenowe, elastynowe. No po prostu nie. My ten efekt będziemy widzieć na zewnętrznej części naszej skóry. Oczywiście producenci kosmetyków naturalnych też starają się znaleźć jakieś rozwiązania i sprawić, żeby te substancje aktywne, naturalne, które stosują w swoich kosmetykach, miały szansę zadziałać. I tacy producenci sięgają po naturalne promotory przenikania. Stosują na przykład
mocznik w swoich kosmetykach, dzięki któremu te substancje, cząsteczki substancji aktywnych dostaną się głębiej do naszej skóry. Stosują na przykład roślinną glicerynę lub też wiele innych substancji naturalnych, które pomogą dostać się tym cząsteczkom do wnętrza naszej skóry. Prawda jednak jest taka i badania to udowadniają, że najbardziej efektywne są jednak nośniki substancji aktywnych, ponieważ to dzięki nim jesteśmy w stanie wprowadzić cząsteczki substancji aktywnych najgłębiej do naszej skóry. Czyli nośniki w kosmetykach, no już nie do końca takich naturalnych. Wśród tych nośników wyliczamy m.in. Najbardziej popularne liposomy, nanodyski, nanorurki, nanogąbki, polimery itd., itd. Ja dzisiaj nie będę skupiać się na promotorach przenikania, substancjach okluzyjnych, jak również na nośnikach. Myślę, że zrobię dla Was taki oddzielny film, gdzie opowiem Wam, jak te substancje są skonstruowane, jak one działają i jak one działają na naszą skórę i jak też przenoszą te cząsteczki aktywne do wnętrza naszej skóry, żebyście wiedzieli, jak to wszystko wygląda. Dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na samym mechanizmie działania. Czyli tak, podsumujmy sobie to, co dzisiaj powiedziałam, żebyście to mieli wszystko w jednej pigułce. Efektywny i skuteczny kosmetyk jest to taki kosmetyk, który będzie przynosił nam efekt działania i w swojej formule będzie zawierał odpowiednie substancje działające na naszą skórę. Działające głównie na barierę ochronną naszej skóry, czyli tę najbardziej zewnętrzną warstwę rogową naszego naskórka. Jak już wspomniałam, ta najbardziej zewnętrzna warstwa naszego naskórka i wygląda jak mur, czyli mamy tutaj komórki naskórka plus cement międzykomórkowy. I sposób przenikania to bierna dyfuzja, iniekcja, mezoporacja itd., itd. Ok, czyli wiecie teraz, że skład kosmetyku wcale nie jest taki prosty. I to nie jest tak, że wy sobie weźmiecie skład kosmetyku, popatrzycie na niego, zobaczycie jakieś tam substancje i powiecie wow, albo powiecie b, fuj, nie nadaje się, syf, to jest kosmetyk do wyrzucenia. Nie, dlatego że składy kosmetyków są tak komponowane, by przynosiły nam efekty i są stosowane w nich takie substancje, by zadziałały na naszą skórę, by substancje aktywne zawarte w tych kosmetykach przyniosły nam jakieś efekty. No i dobrze, teraz skupmy się jeszcze na jednej kwestii, ponieważ słyszałam, gdzieś tam do mnie dotarła taka opinia, że kosmetyk powinien działać długofalowo. I taki kosmetyk, który działa długofalowo, to jest skuteczny kosmetyk. Bez względu na to, jakie posiada substancje w swojej formule, czy jest to kosmetyk naturalny, czy mniej naturalny, on powinien nam przynosić długofalowe efekty. Moi drodzy, nie ma kosmetyków, które przynoszą długofalowe efekty. Tak naprawdę powinniśmy się zastanowić nad tym, co oznacza długofalowy efekt. Dla jednych może to być dwa dni, mogą to być dwa dni, dla jednych może to być tydzień, dla innych miesiąc, a dla innych rok albo nawet kilka lat. Moi drodzy, kosmetyki to jest dopełnienie naszej ogólnie patrząc pielęgnacji. Nie ma kosmetyków, które będą działały na naszą skórę jak cuda. Nie ma czegoś takiego, że dzięki kosmetykom powstrzymamy proces starzenia naszej skóry, pozbędziemy się całkowicie trądziku, usuniemy przebarwienia itd. Kosmetyki to nie są leki. To też jest bardzo ważne. One mają poprawiać stan naszej skóry, działać na nasze samopoczucie, działać upiększająco, ale to nie są leki i to nie są preparaty, które będą zapobiegały naszym największym problemom. Dlaczego tak jest? Weźmy sobie tutaj pod uwagę na przykład trądzik. Stosujemy kosmetyki przeciwtrądzikowe. I dopóki te kosmetyki stosujemy, my widzimy efekty. Mniejsze lub większe, widzimy jakiś efekt. I bardzo często jest też tak, że przestajemy stosować te kosmetyki przeciwtrądzikowe i problem wraca. Dlaczego?
Dlatego, że najpierw powinniśmy się skupić na tym, by znaleźć przyczynę owego trądziku, a nie go zaleczać. Bardzo często jest tak, że przyczyny trądziku leżą w hormonach, w alergiach pokarmowych, w stresie, w złej diecie. Naprawdę tych czynników, uwierzcie mi, jest bardzo, bardzo dużo. I jeśli znajdziemy przyczynę tego, że mamy na skórze trądzik i będziemy ją leczyć, usuniemy przyczynę, dołączymy do tego skuteczne kosmetyki, to mamy gwarancję, że ten cały proces, bo to jest proces, zadziała na naszą skórę i przyniesie jakieś efekty. No dobrze, wróćmy do kosmetyków przeciwzmarszczkowych. Gdyby producenci kosmetyków wymyślili taki preparat, który zapobiegałby powstawaniu zmarszczek po kilku użyciach, albo nawet powiedzmy po użyciu całego słoiczka, to ja jestem pierwsza do tego, żeby się zgłosić i taki preparat przetestować, żeby on mi przyniósł długofalowy efekt i na mojej skórze nie pojawiły się już więcej zmarszczki. Wiem, że to brzmi dosyć groteskowo i bardzo też dziwnie, ale tak niestety to wygląda. Kosmetyk przeciwzmarszczkowy, on będzie działał na powierzchni lub też głębiej w naszej skórze, w różnych, powiedziałabym, kombinacjach, bo też nie będę Wam dzisiaj opowiadać, jak to mniej więcej przebiega, jeśli chodzi o działanie przeciwzmarszczkowe, ale on będzie sprawiał, że te zmarszczki na naszej skórze będą mniej widoczne, nie będą tak szybko się pojawiały, skóra będzie lepiej nawilżona, bardziej wygładzona, ale to nie oznacza, że ten kosmetyk zlikwiduje Wam zmarszczki i jak Wy go odstawicie, to te zmarszczki już nigdy nie wrócą. Dlatego też uważam, że teoria o długofalowym działaniu kosmetyków jest bardzo mocno przesadzona. I Wy musicie sobie zdawać z tego sprawę, że skóra ma też swój naturalny rytm pracy. Ona produkuje nowe komórki, pozbywa się starych komórek, starzeje się już od pewnego wieku. I to jest proces, na który w tej chwili nie znaleźliśmy rozwiązania. Producenci kosmetyków nie znaleźli rozwiązania. My kosmetykami działamy na to, żeby ten proces był wolniejszy, żeby zmarszczki pojawiały się wolniej, żeby skóra ładniej wyglądała, żebyśmy my się czuli lepiej i bardziej komfortowo, żeby na przykład właśnie w leczeniu trądziku, żeby ta skóra też wyglądała lepiej, żeby te zmiany skórne nam się nie pojawiały. Czy w momencie, kiedy stosujemy preparaty na przebarwienia, żeby te przebarwienia były mniej widoczne. Ale to nie oznacza, że w momencie, kiedy odstawimy jeden kosmetyk, to problem nie wróci, bo jeśli nie zadziałamy na przyczynę tego problemu, to słuchajcie, nie otrzymamy rozwiązania idealnego i nie zdziałamy cudów na naszej skórze kosmetykami. Więc jeśli słyszycie tego typu teorie, to zastanówcie się, czy osoba, która mówi, że kosmetyk o takim i takim składzie przyniesie Wam długofalowe efekty, czy ona rzeczywiście, no powiem tak już brzydko, nie wciska Wam po prostu ściemy. Bo tak jest, badania pokazują, nauka pokazuje nam, jak działa nasza skóra. I to nie jest wymysł, to już trwa od wielu, wielu lat. I naprawdę mądre głowy siedzą w tym, analizują tę skórę, sprawdzają, jak ona działa, tworzą sztuczną skórę, testują różnego rodzaju substancje aktywne, sprawdzają te cząsteczki substancji aktywnych i szukają nowych rozwiązań na to, żeby jednak kosmetyki dawały nam lepsze efekty. Ale jeśli połączymy kosmetyki z dobrymi, skutecznymi zabiegami, z odpowiednią dietą, stylem życia, czasami nawet z jakimiś lekami i tak dalej, to wtedy mamy gwarancję, że ten efekt działania, że ten cały proces będzie dla nas bardziej skuteczny. Ale same kosmetyki nie ma szans, żeby one naprawdę zadziałały cuda na naszej skórze. Na podsumowanie dzisiejszego filmu chciałabym dodać też jeszcze jedną ważną sprawę. Otóż rozmawiamy sobie o kosmetykach chemicznych, takich tradycyjnych, które posiadają różnego rodzaju substancje aktywne, substancje tworzące formułę, te promotory przenikania, nośniki i tak dalej, a po drugiej stronie mamy pielęgnację naturalną. I ja nie jestem przeciwniczką
kosmetyków naturalnych i wiele razy o tym mówiłam, ale nie jestem też zwolenniczką typowej pielęgnacji naturalnej. Dlatego, że uważam, że dopiero tak naprawdę pielęgnacja naturalna zaczyna się rozwijać i stosowanie pielęgnacji przeciwzmarszczkowej w wieku 36 lat olejków nie da mi żadnych efektów, a przynajmniej nie da mi takich efektów jak stosowanie kosmetyków, które mają odpowiednią technologię, zawierają nośniki, dzięki którym ja mam pewność, że te substancje dostaną się głębiej do mojej skóry i zadziałają skuteczniej na moją skórę, zadziałają na te młodsze komórki skóry, zadziałają na włókna itd., itd., niż kosmetyk, który będzie działał powierzchownie. Ale oczywiście, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby łączyć ze sobą preparaty naturalne z preparatami tradycyjnymi. I kiedyś nawet ktoś zapytał się pod jednym z moich filmów, że właśnie wyszła taka dyskusja, jak to jest z tymi kosmetykami, że przecież te kosmetyki naturalne powinny być dla nas lepsze, że ja wam tutaj ciągle proponuję jakieś kosmetyki, które są bardziej chemiczne lub takie, które, jak to często słyszę, mają beznadziejne składy, bo zawierają różnego rodzaju substancje chemiczne itd. I ja też wtedy odpowiedziałam, że ja lubię łączyć. Lubię łączyć ze sobą preparaty naturalne i preparaty takie bardziej chemiczne. Dlaczego? No bo po prostu w pewnych kosmetykach działanie pewnych kosmetyków chemicznych możemy zastąpić działaniem kosmetyków bardziej naturalnych. I mam tutaj na myśli hydrolaty. Hydrolaty, które są naturalne, które mamy tutaj wody roślinne, które będą działały nieco łagodniej niż tonik, ale również będą przywracały naszej skórze pH i też działały na nią powierzchniowo. I na przykład nie ma sensu wydawać ogromnych pieniędzy na bardzo skomplikowane toniki, jak można wykorzystać tutaj preparaty naturalne. Podobnie na przykład w balsamach do ust, czy w jakichkolwiek innych kosmetykach, gdzie tymi kosmetykami naturalnymi jesteśmy w stanie zastąpić kosmetyki chemiczne, bo w tych miejscach albo w takim działaniu nie jest nam aż tak bardzo potrzebna zaawansowana technologia. I wtedy ta osoba zapytała się mnie, czy to jest dobre takie łączenie i czy tak w ogóle powinno być. I to chyba nie do końca powinno tak wyglądać. A moja odpowiedź była wtedy bardzo prosta. A czy producenci, którzy tworzą kosmetyki nienaturalne, nie stosują w formułach wyciągów i ekstraktów roślinnych, które mają cząsteczki aktywne i łączą to z substancjami, właśnie promotorami, nośnikami, substancjami okluzyjnymi? No przecież tak robią. No to dlaczego, jeśli zrezygnujemy z toniku na rzecz hydrolatu, nie ma to dać jakiegoś efektu, a później nałożymy właśnie fajnie działający, bardziej taki zaawansowany technologicznie krem? No właśnie. Rozgadałam się w dzisiejszym filmie, jak zawsze, ale mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę wytłumaczyłam wam, jak to jest z tymi kosmetykami i że tak naprawdę to, co naturalne, nie do końca jest tak dobre dla naszej skóry i zanim zaczniemy wydawać opinię, że coś jest złe lub coś jest dobre, to powinniśmy się najpierw skupić nad tym, jak to złe i jak to dobre działa na naszą skórę, wpływa i jakie przynosi efekty. Jeśli oczywiście macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach do dzisiejszego filmu. W opisie do filmu zostawię wam również źródła, bo wiem, że dla was to jest bardzo ważne i chcielibyście też, żebym taką, powiedzmy, bibliografię, czyli takie źródła mojej wiedzy, ale też tego, co może dla was być przydatne, zostawiała w opisie do filmów, więc postaram się to robić za każdym razem, kiedy będziemy sobie opowiadać o kosmetykach, technologiach itd., itd. No i napiszcie mi jeszcze w komentarzach, czy chcielibyście film, w którym opowiem wam właśnie o tych nośnikach, promotorach, substancjach okluzyjnych, substancjach aktywnych itd., itd., jak one działają, co to są za substancje, jakie noszą nazwy. I no, myślę, że tym akcentem zakończę dzisiejszy film. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że wytrwaliście do końca. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Buziaki, pa!